W dzieciństwie wiedzieliśmy tylko, że dziadek zginął w czasie wojny, został zabity przez Niemców. Był strach, żeby o tym mówić, taki żal, trauma. Wiemy czego, dlaczego, czy tak musiało być. Najpierw przyszła jedna rodzina, później zaczęli pojawiać się inni. I dziadek nie mógł odmówić. Później już nawet bez wiedzy dziadka zaczęli pojawiać się pojedyncze dzieci. Każda rodzina chciała, żeby przynajmniej dziecko przeżyło. Dziadek zapytał się babcie i zapytał się swoje dzieci, czy zgadzają się, żeby udzielić pomocy tym ludziom. No i wyrazili zgodę. Ten dom wybudował dziadek dla siebie, dla babci, dla swoich dzieci. W 1942 roku jeszcze przybyło tutaj mieszkańców. Musieli przebywać tam pod podłogą i było ich tam aż 15 osób. Trudno sobie wyobrazić życie w takiej ciasnocie, w takim podziemiu, gdzie była kryjówka, która nie dawała żadnego światła, ale na pewno się cieszyli, że żyją. Przyjechali furmankami. Gdy tylko przybyli, to wyszedł do nich mój dziadek, Franciszek, i to już tatuś mój słyszał, tą rozmowę, że gdzie są Żydzi. Dziadek kategorycznie zaprzeczył, że nie ma. I wtedy zaczęli przeszukania. To, co widać na zdjęciu, widać w dalszym ciągu, w tym czasie rzeczywistym, tutaj, na terenie posesji. Widać tę piwnicę, w której byli przechowywani Żydzi, tak? Tak, widać dokładnie. Mój tata widział, jak jeden z żandarmów, którzy tutaj przybyli, uderzył dziadka mojego kolbą w głowę, a następnie zastrzelił. W pobliżu, z drugiej strony, znajduje się miejsce, gdzie zostali zabici trzej Żydzi. Chyba zadowolili się tą ilością osób pochodzenia żydowskiego, które tutaj były ukryte, czyli trzech tutaj z tej piwnicy, a później 15 z piwnicy z domu. I chyba już rodzinę zostawili w spokoju. Ludzie wiedzieli. Często mówili, to jest bogaty człowiek. On przechowywał Żydów, ma złoto. Ta uroczystość, to zmieni świadomość, że ta rodzina się nie zbogaciła na Żydach, a wręcz przeciwnie, wiele przecierpiała. To jest to, co najcenniejszego możemy dać. I to wszystko jest w jednej ceremonii upamiętnienia. To spotkanie dzisiejsze, wspólna modlitwa i upamiętnienie już tak naprawdę na wieki rekompensuje w pewnym sensie tą stratę najbliższej osoby.
wiem, co czujecie, wiem, jak długo musieliście czekać na upamiętnienie całej waszej rodziny. Ten pomnik poświęcony jest Franciszkowi, Andrzejczykowi, ale pamiętajmy o tym, że wasza cała rodzina pomagała. We wszystkich zeznaniach, które mam tutaj i które będą skierowane do samorządu lokalnego oraz do lokalnej szkoły, wszystkich dzieci państwa Andrzejczyków wiedziały o tym, że rodzice przyjęli pod swój dach 18 Żydów. Mówię tutaj do nauczycieli, do dzieci, do młodzieży, do mieszkańców. Jesteście depozytariuszami tej wiedzy. Jesteście depozytariuszami pamięci. Jako Instytut Pileckiego, który jest instytutem przede wszystkim badawczym, poświęcamy wiele czasu, aby tą historię okupacji niemieckiej, tu także na tych terenach, możliwie dokładnie badać i analizować, aby historie, które znane są w rodzinach, można pokazać także światu. Oprócz istotnego elementu przypominania historii, to poznanie wspaniałych ludzi jest pięknym aspektem tych upamiętań. Trzeba było czekać aż 76 lat. Żałuję, że mój tata nie dożył tej uroczystości. Niezmiernie by się cieszył i by był dumny, że ojciec jego został tak upamiętany. Tam w górze jest sprawiedliwość i dziadek tej sprawiedliwości tam doczekał i na pewno dzisiaj będzie tam z góry nam spatrzył.